Przede wszystkim. widziałem temat Timo Wernera, który przechodzi do Chelsea London. Czy to jest dobra decyzja, jeśli chodzi o Timo Wernera? Czy nie powinien przejść do Bayernu Monachium? Tak? No bo naturalna praktycznie kolej rzeczy, że Bayern pozyskuje najlepszej piłkarzy, jeśli chodzi o Bundesliga. Ale czy tam e, tak naprawdę wytrzymałby konkurencję i rywalizacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego? Czy grzałby ławkę? Też spekulacje tego. Dotyczące tego, że Timo Werner mógł przejść do Liverpoolu. Dlaczego Liverpool praktycznie nie pozyskał tego zawodnika, tego piłkarza? A przecież Jurgen Klopp jest, jest trenerem Liverpoolu i jest też Niemcem, więc powinien świetnie dogadywać, rozumieć tego zawodnika. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Timo Werner, tak, zawsze po prostu, jak mówię na, tym, na temat tego piłkarza, to mam przed oczami jego spojrzenie na Roberta Lewandowskiego jak w boga, tak, zresztą Robert, zresztą Timo Werner często mówił o tym, że Robert Lewandowski jest świetnym piłkarzem, że chciałby być tak dobrym praktycznie jak Robert Lewandowski. No nieprawdopodobne, tak, spojrzenie praktycznie Timo Wernera w, w oczy Roberta Lewandowskiego bez żadnych podtekstów, tylko mówię w sensie po prostu jakby takiego Boga piłkarskiego, jako idola piłkarskiego. No właśnie. Timo Werner niewątpliwie chciałby mieć tyle goli na swoim koncie co Robert Lewandowski. E, zawsze praktycznie Robert Lewandowski odjeżdża tutaj Timo Wernerowi. W ostatnich latach naprawdę miał świetne statystyki Timo Werner, jeśli chodzi o gole, asysty. No i teraz jest informacja taka, że Timo Werner praktycznie przejdzie do Chelsea Londyn. E, oczywiście trzeba tutaj po prostu odpukać niemalowane drewno, że e, jeżeli ten transfer ostatecznie zostanie sfinalizowany, bo no, też może wszystko się praktycznie zmienić. E, na razie wiadomo tyle, że po praktycznie już. już praktycznie jest dogadany z Chelsea, Londyn. No wydaje się, że tutaj no, i to też mówią o tym praktycznie dziennikarze wiarygodnie jeśli chodzi o Niemcy, niemiecki dziennikarze, więc wydaje się, że ten transfer zostanie zrealizowany. Co ciekawe, nie jest kupowany za jakieś kosmiczne pieniądze, bo też nie ma po prostu du dużej klauzuli odstępnego, no ale pojawiło się wiele kontrowersji właśnie dotyczących tego transferu, chociażby to, że Timo Werner, Liverpool był zainteresowany pozyskaniem właśnie Timo Wernera. Że dlaczego tak naprawdę Bayern Monachium nie kupił Timo Wernera? Przecież pamiętam sam, nawet robiłem takie filmiki, że Timo Werner może trafić do Bayernu Monachium, że zainteresowanie Bayernu Monachium a jednak gdzieś faktycznie te rozmowy urzęsły. No ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Timo Wernera i Bayern Monachium, no to tutaj chyba kwestia najważniejsza to był Robert Lewandowski, tak? To Robert Lewandowski praktycznie zablokował ten transfer, oczywiście nie fizycznie, nic takiego nie powiedział, tylko jakby władze Bayernu Monachium nie chciały pozyskiwać innego napastnika, żeby tak naprawdę no, nie podważać pozycji Roberta Lewandowskiego, jeśli chodzi o Bayern Monachium. No, i według mnie Timo Werner może i by się zgodził przyjść do, do Bayernu Monachium, ale czy zgodziłby się na to, żeby być praktycznie tym napastnikiem rezerwowym, który by grzał ławkę? To jest raczej mało prawdopodobne, bo on ma świetny czas. Jego kariera praktycznie jest tutaj modelowo prowadzona, tak jeśli chodzi o piłkarza. Więc no, to byłby, można powiedzieć, krok wstecz. Bayern Monachium byłby krokiem do przodu, gdyby nie było Roberta Lewandowskiego. Natomiast w momencie, kiedy jest Robert Lewandowski zdobywa tego. Ale mamy jeszcze przecież Kingstleya Komana, tak? Który też po prostu Dzenabrigo, którzy zabywają bramki. No to wątpię, żeby tutaj. Timo Werner dał radę, chociaż ja uważam, że moim zdaniem, Timo Werner może by się wpasował, tak, jeśli chodzi o Bayern Monachium, natomiast nie byłby tym nominalnym napastnikiem. Byłby tym takim napastnikiem, który musiałby po prostu być tak z boku skrzydłowym, pomocniko napastnikiem w ten sposób. No ale czy byłoby miejsce dla niego? Nie wiem, tak, czy nie wchodziłby praktycznie w paradę z tutaj w, z Robertem Lewandowskim. W każdym razie Timo Werner ma opuścić tutaj Bundesliga RB Lipsk. Zresztą Nagelsmann mówi takie słowa, że jeżeli praktycznie tutaj Timo Werner osiągnie sufit swoich możliwości, tak, to on nie będzie zatrzymywał tego zawodnika. Taka też jest po prostu mentalność, jeśli chodzi właśnie o Nagelsmana, taki RB Lipsk, że on nie będzie na siłę zatrzymywał piłkarzy, jeżeli oni już dalej nie będą mogli się rozwijać. Ale czy on się rozwinie w Chelsea? Wydaje mi się, że tak, będzie po prostu zdobywał te gole, ale ta kariera nie, nie nabierze jakiegoś spektakularnego rozpędu, tak? Wydaje mi się po prostu, że tutaj w Bundeslidze no tutaj już więcej by nie osiągnął, moim zdaniem, chyba, że po prostu w takim klubie jak właśnie Bayern Monachium, no, ale tam by się nie, No jest Robert Lewandowski. W i Dortmund też byłoby mu ciężko. Moim zdaniem on by się odnalazł na przykład w innej drużynie, jakiejś drużynie hiszpańskiej. Były też takie na przykład informacje o tym, że mógłby trafić do Barcelony. Przede wszystkim Timo Werner ma no tutaj świetne statystyki, powtarzalność, to jest bardzo ważne. Ciężko jest mi powiedzieć, nawet za bardzo nie potrafię sobie dobrze go zwizualizować, jeśli chodzi na przykład o grę w Barcelonie czy na przykład Chelsea Londy. W Chelsea Londy będzie, będzie skuteczny. Pytanie też jest takie, po prostu: ile czasu mu zajmie? Po prostu tutaj, tak, ugruntowana mocna pozycja. Niektórzy mówią, że to jest praktycznie krok wstecz, tak, jeśli chodzi o przejście do Chelsea-Londyn, bo Chelsea-Londyn, czwarte miejsce praktycznie w tabeli. Jeżeli miałby przejść, przychodzi do klubu, to powinien to być klub z absolutnej, tak, w, na pierwszym albo drugim miejscu. No, nie wiem, tak, na pewno tej Chelsea-Londyn, Roman Abramowicz teraz chce po prostu dosypać więcej pieniędzy, jeśli chodzi o ten klub. Chcę faktycznie tutaj tak dokonać wzmocnień. Frank Lampard też po prostu świetną sprawę tutaj robi, jeśli chodzi o Chelsea i Londyn. Wydaje się, że to jest dobry tak naprawdę transfer, natomiast no, nie, wiemy, nie nie mamy tak naprawdę poglądu, tak? Jak, jak ten zawodnik będzie się, się odnajdzie praktycznie w Chelsea Londyn, bo w Bundeslidze, tak, w lidze niemiecki świetnie sobie dawał radę. Ale Timo Werner, kopiuj, wklej, jeśli chodzi o Chelsea, London, to zobaczymy praktycznie, jak się będzie prezentował. Byli tacy zawodnicy, którzy tutaj z, tak opuścili Bundesligę, no i wcale praktycznie nie robią jakiejś kariery oszałamiającej za granicą, a więcej mogli osiągnąć praktycznie w Bundeslidze. Tak, tak? na przykład Draxler, jeśli chodzi o PSG, no Draxler po praktycznie, tak, takie objawienie, jeśli chodzi o Bundesligę i reprezentację Niemiec, kompletnie nie może gdzieś się przebić, tak, występuje, ale nie jest też podstawowym zawodnikiem, jeśli chodzi o PSG, więc to zupełnie inaczej wygląda. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Chelsea, London, on też będzie pasować w, w tej drużynie, ponieważ no, nie jest takim typowym snajperem, który stoi tylko w polu karnym, czeka i jest egzekutorem. Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o Timo Wernera, on jest bardzo szybkim zawodnikiem. Ma praktycznie trzecią, trzecie miejsce, jeśli chodzi o RB Leipzig pod względem szybkości, prędkości. Na trzecie miejscu tak? To też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o Chelsea, jeśli chodzi o praktycznie o Ligę Angielską. Natomiast jak on będzie wyglądał w całej tej drużynie, drużynie, która praktycznie wróci po tym koronawirusie, to już jest jakby szerszy temat, tak, temat na, na szerszy, praktycznie, na, na dłuższy film, można powiedzieć. Mimo wszystko, tak, no, Robert Lewandowski będzie miał mniejszą konkurencję, jeśli chodzi o Króla Szczelców w Bundeslidze, bo kolejny świetny snajper Timo Werner, mu odchodzi. Ja mam taką problem, jeśli chodzi o Timo Wernera, tak, bo jego przygotowanie, systematyczność, powtarzalność też. Natomiast Brakuje mu takiego jeszcze mentalu, takiego dociśnięcia, praktycznie dobicia tego gwoździa do końca, jeśli chodzi o Timo Werner, bo on zauważyłem podczas meczu, że jak mu nie idzie praktycznie, jeśli chodzi o mecz, tak by odpuszcza. Widać, że on po prostu szybko się gdzieś zaamuje, tak że frustruje go to. Powinien bardzo cisnąć, według mnie, mentalnie i psychicznie, nie zrażać się, nawet po prostu, jakby jego drużyna miała przegrywać. Tak, na przykład w pojedynkach RB Lipska z tutaj Bayernem Monachium. On, jakby, wychodził z takiego założenia, że Bayern Monachium jest lepszą drużyną i, jakby, odpuszcza, tak? W pewnych momentach, jakby, widać było, że bo praktycznie odpuszcza. No tego, tego absolutnie, jako piłkarz musi się wyzbyć, tak? Czyli poczucia takiego, że rywalizuje z lepszą drużyną, że już więcej nic nie zrobi, tak? To nie ma czegoś takiego lepsza drużyna. Mogą przyjechać po prostu tak zdecydowanie słabsza drużyna może pokonać tutaj, tak? Bayern Monachium, czyli inny inny topowy klub. Natomiast widać, że Timo Werner ma tak, takie aspiracje, że oni są lepsi, to, to widać praktycznie. Po jego grze. Oczywiście on tego może nie mówi, tak? Ale to widać praktycznie po grze. Gdzie na przykład w przypadku innych piłkarzy absolutnie tego nie widać, tak? tak na przykład Pepe, tak? No świetny, teraz już nie gra takich, takiej świetnej piłki, tak? Ale on nie odpuszcza i ani w reprezentacji, tak? I ani po prostu w klubie nigdy nie odpuszczał. Może czasami po prostu gra nawet po prostu zbyt ostro, tak? Arogancko można powiedzieć, ale nikomu praktycznie nie odpuszczał. I tego ja bym oczekiwał, jeśli chodzi o Timo Wernera. Natomiast Chelsea-London, na pewno to jest w jakiś sposób dobra decyzja, nie wiem czy on to się praktycznie odnajdzie. Chociaż ja bym powiedział w ten sposób, że RB to jest świetny projekt jest stosunkowo młody, bo on ma, on ma tylko te 10 lat praktycznie ten RB Natomiast rzeczywiście jest to świetny projekt i RB już teraz pokazał, że w, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów może dużo zawojować. Samo ustawienie praktycznie tutaj tak w RB i Timo Wernera było różne, tak? Czyli po prostu ta koncepcja, która ma Nagelsmann na budowanie tej drużyny jest różna. To, to jest to też jest ciekawe, jakby w kontekście Chelsea, tak? że widać, że po prostu Timo Werner jest w stanie się dostosować dostosować się praktycznie tutaj do, do gry. Jak, ktoś by mnie zapytał, tak, czy jeszcze Timo Werner ma jakieś rezerwy, nad którymi może popracować, bo on na przykład aspiruje do Roberta Lewandowskiego, co jest oczywiście możliwe, ale to jest raczej po prostu mało prawdopodobne. No bo teraz, jeszcze, jeszcze tym jak jeszcze bardziej, popuszcza Bundesligę. Natomiast jeszcze po prostu są takie rzeczy, które można u niego poprawić, ewidentnie, tak? Jeżeli rzeczywiście chce tą karierę popchnąć jeszcze po prostu dalej, jeszcze po prostu do przodu. No teraz jest specyficzna sytuacja związana właśnie z, z, z tą pandemią, która ma miejsce na świecie, więc tutaj to też nie jest takie proste, jeśli chodzi o wszelkie ruchy transferowe. Czy Bayern Monachium powinien żałować tak, że nie pozyskał tego zawodnika, nawet jeżeli on by byłby niezadowolony z gry, na przykład odszedłby po roku czasu i tak dalej? No nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. No tak, tak powiedziałem, to też jest ważna jakby rola po prostu Roberta Lewandowskiego, jak się on czuje w tej drużynie. E, oczywiście Robert Lewandowski w żaden sposób nie zablokował tego transferu, nie powiedział, że on nie, 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 nie może przyjść żaden napastnik. Tak? No swego czasu był Sandro Wagner, który przyszedł, tak? do Bayernu Manachium teraz w Grafinach. Natomiast ja wiem, czy wiem, wszyscy o tym wiemy, że jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to jak on przyszedł na przykład do Bayernu Monachium, miał świetne sezony, zaczął strzelać w gole, to systematycznie zaczęto pozbywać kolejnych napastników, także wyczyszczono praktycznie całe pole dla Roberta Lewandowskiego. On jest podstawowym zawodnikiem gra od pierwszej do ostatniej minuty. Tak, nie ma tu mowy o tym, żeby ściągnąć praktycznie Roberta Lewandowskiego. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie czasami Hans Flick go ściągnął, tak, a to było bardzo rzadko, była obawa, jeśli chodzi o przeciążenie Roberta Lewandowskiego, ewentualnie ryzyko kontuzji. No teraz się wszystko zmieniło tak, w związku właśnie z tą pandemią, piłkarze odpoczęli i są po prostu gotowi do gry. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć!